Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w czwartym odcinku z drugiego sezonu kariery Lecha Poznań w FIFA 21. Dzisiaj rozpoczynam od rewanżowego spotkania z Atletico Madryt w półfinale Ligi Mistrzów. Na własnym stadionie zremisowaliśmy 2-2. Nie jest to korzystny rezultat, w Madrycie na pewno nie będzie łatwo, ale damy z siebie wszystko, by awansować do wielkiego finału. W drugim półfinale Juventus gra z Tottenhamem. Nie ma tutaj takich oczywistych drużyn, które powinny grać w wielkim finale. Więc niech to będzie dla nas szansa, by tam zaistnieć. I bez zbędnego przedłużania, możemy rozpoczynać to jakżeż ważne spotkanie. Dobrze Marchwiński zagrał do Padilla i Jorge Padilla długo się zastanawia co zrobić. Padilla napędza tą akcję, podaje do Marchwińskiego. Marchwiński dośrodkowanie, Padilla z lewej na 1-0. Oblak rzucił się w drugą stronę. Fantastyczna finalizacja Hiszpana. Dobrze Llorente, zagranie do Felixa, Felix do boku, jeszcze raz Felix, fantastyczny zwód, ośmiesza naszych obrońców, jeszcze Guedes, spokojnie bawi się tutaj Portugalczyk, strzał broni to Mantl, pusta bramka, Moreno w słupek, ajajaj, to mogło być 1-1, załamany Simeone. Żurkowski, fenomenalny rajd Polaka, Żurkowski do środka, Marchwiński, jeszcze wypuszczony Jorge Padilla, 2-0, tak jest, Jorge Padilla nie myli się w takich sytuacjach. Cóż to jest za fenomen? Pozyskany z Hiszpanii. Jest okazja do kontry, ładnie Klubś. Marchwiński wypuścił Klubsia. Tymoteusz Klubś ładnie odskakuje tutaj obrońcom. Klubś co wymyśli w tej sytuacji jest już w polu karnym. Klubś dogrywa, ale świetnie interweniuje Manolas. Dobrze Czerwiński, jeszcze tutaj Murawski. Wypuścił Marchwińskiego, Marchwiński do środka, ale perfekcyjnie przecina to Jan Oblak. Dobre podanie do Klubsia, Tymoteusz Klubś, wypuścił Kamińskiego, nasz kapitan przed szansą, Kamiński zbiega, dogrywa i Marchwiński dobija Atletico, 3-0, po tym ciosie Madrytczycy nie mają prawa się podnieść. Dobrze Arabidzal jednak stracił, jest Milinkowicz-Savić, wypuścił Bailey'a, Leon Bailey, Czerwiński perfekcyjnie wślizgiem, jeszcze walczy Polak i udaje mu się to, cóż za poświęcenie dla zespołu. Jeszcze Jorge Padilla, efektowne zagranie do Georgiego Arabidze. Arabidze, dogranie do Malinowskiego, ale niestety Oblak przechwytuje tą piłkę. Suarez, dobre podanie do Vardiego, Jamie Vardy. A i tutaj Jensen faulował, to może być czerwona kartka. Vardy wychodził na czystą pozycję. Czyżby go miało zabraknąć? Na szczęście nie zabraknie go w finale, tylko żółta kartka dla Ulrika Ytgara Jensena. Ale jest rzut wolny, Milinkowicz-Savić podchodzi do piłki, 86 minuta. Milinkowicz-Savić i mamy niestety gola na 3-1. 4 minuty do końca, czy Atletico jeszcze powalczy? Przekonamy się. Jednak to my bierzemy sprawy w swoje ręce. Żurkowski w sytuacji sam na sam z bramkarzem, lobbikiem go! No ale tym razem niestety to nie siada. I Oblak wznowi z 5 metra. I wygrywamy to spotkanie 3-1. Popis, po prostu popis w wykonaniu Lecha Poznań. Jorge Padilla naszym bohaterem. Nie no, to był złoty transfer. Dałem za niego jakieś grosze, a ten piłkarz robi dla naszego klubu coś niesamowitego. Lech ma szczęście do napastników. Naprawdę, to jest jedna z takich pozycji, gdzie akurat potrafią pozyskiwać praktycznie zawsze dobrych piłkarzy. Przechodzimy dalej. No bo w sumie tych napastników było dużo. Lewandowski, Rudnevs. Potem się trafił Gytkier, teraz Isak też się dobrze zapowiada, więc Lech akurat na tą pozycję potrafi pozyskiwać. I tutaj zobaczmy, z kim zagramy sobie w finale Ligi Mistrzów. Juventus czy Tottenham? Juventus, ekipa starej damy. Czy damy sobie radę? Przekonamy się. Arabidze został sprzedany do Miami, do klubu Davida Beckhama. Domagał się transferu, ja nikogo na siłę w klubie nie będę trzymał. Dostaliśmy za niego dobre pieniądze i tak można sprzedawać. Pozyskaliśmy go za mniej, sprzedaliśmy za więcej. Robimy po prostu biznes, a do tego gramy w finale Ligi Mistrzów. Bez przedłużania, zaczynajmy to widowisko. Dobrze, Padilla do boku, Czerwiński napędza tą akcję. Czerwiński, ładna kontrola piłki, zagrał do Padilli, Jorge Padilla, Murawski. Jeszcze jest tutaj Kamiński, Murawski, fenomenalnie do Marchwińskiego, Marchwiński i niestety sędzia dopatrzył się spalonego. A mogło być 1-0 dla Lecha. Zobaczmy, czy była to słuszna decyzja. Patrzymy na ustawienie Marchwińskiego. No i niestety, noga wychylona. Dobrze tutaj zagrani do Dybali. Paulo Dybala.
Dybala zaczyna swój taniec w polu karnym. Jeszcze Artur i świetnie Mandl staje Niemiec na wysokości zadania. Bardzo dobra interwencja. Jeszcze rzut rożny, Artur. Dośrodkowanie. I tutaj Diego Carlos uderzył fatalnie. I Mantl wznowi z 5 metra. Dobrze Klubś. Zagrał do środka Marchwiński. Przerzut do Kamińskiego. Kamiński ładnie to opanował. Kamiński w polu karnym. Dogrywa, jest Żurkowski. Marchwiński 1-0. Szczęsny pokonany. Tak jest. Szybkie prowadzenie Lecha. I to może cieszyć. Chociaż czy takie szybkie? 35 minuta. Tomasz Partey. Dobrze do Kramaricia. Jeszcze Murata. Dybala. Wycofał Artur, czy uderzy? Nie, dogrywa Kramaric, jeszcze Kostić, Serb zablokowany przez Czerwińskiego i mamy tylko i wyłącznie rzut rożny. Lech walczy w defensywie z całych sił, Kostić wznawia grę, mocne dośrodkowanie, De Ligt na szczęście zablokowany przez Jensena i mamy kolejny korner. Tym razem Artur, długo Brazylijczyk się zastanawia, dośrodkowuje, Dybala w kozioł i mamy 1-1, perfekcyjne wykończenie Argentyńczyka. Mantl robił co w jego mocy, ale w tej sytuacji mógł niewiele. Spotkanie rozpoczęło się od nowa, a Juventus chce zdobyć drugą bramkę. Dybala nie dochodzi do piłki, bo Mantl jest bardzo czujny. Dobrze tutaj Jorge Padilla. Padilla rozpędza się z piłką i jest już na skraju pola karnego. Wbiega w pole karne. Jorge Padilla, wycofanie. Partey niestety to zablokował. Jeszcze nie koniec tej akcji. Murawski, Marchwiński. Marchwiński! Kapitalnie szczęsny, ale kolejny raz spalony. No, nasi mają ewidentnie problem z utrzymaniem odpowiedniej linii, ale tutaj też brawa dla Szczęsnego. Cudowna interwencja. Dobrze Dybala, jest tutaj Odegaard. Dograł do Kosticia, Kostić w polu karnym. Dogranie i Mantl uprzedza Moratę. Dobrze, on nie powinien strzelać bramek. Jest tutaj Arabidze, dograń do Padilli. Jorge Padilla wypuszcza Tomczaka. Tomczak ma wręcz autostradę na skrzydle. Tomczak w polu karnym. Tylko dobrze dograć, ale fantastyczny blok De Ligta. Artur i jest okazja do kontry dla Juve. Pepe, ale Murawski jest niezwykle czujny. Marchwiński. Wychodzi Żurkowski na pozycję i 2-1 dla Lecha. 89 minuta. Czyżby to miał być cios, po którym Juventus się nie podniesie? Miejmy taką nadzieję. Puchar jest o krok. I wygrywamy, tak jest, udało nam się triumfować w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Wiadomo, jeśli chodzi o polskie drużyny, to takie rzeczy tylko w FIFA. Ten tytuł cieszy, Lech wiadomo, w prawdziwym życiu ma trochę większe problemy w europejskich pucharach. Ale po to właśnie jest FIFA, by osiągać rzeczy, których nie da się osiągnąć w prawdziwym życiu. Jakby co, i ktoś by nie widział przed meczem, to graliśmy całą tą karierę na poziomie legendarnym. Tak prezentowały się statystyki. No i Juventus, powiedzmy sobie szczerze, stwarzał też sobie okazję, ale Mantl świetnie nie dopuszczał do strzałów, uprzedzając nadbiegających zawodników. My do tego mieliśmy lepszych zawodników, jeśli chodzi o ofensywę, przynajmniej w tym spotkaniu. No jednak jak masz Moratę, to nie wygrywasz. Przechodzimy dalej. Nie no, możesz w sumie wygrać, jeśli chodzi o konkurs z największą ilością spalonych. No, tamto jest dobry. Inzaghi strzelał na linii spalonego, a Morata daje się łapać. A tutaj potwierdzenie, że mamy Ligę Mistrzów i to jest najważniejsze. Ale to, co grali nasi piłkarze w tej edycji, to był koncert. Zobaczcie indywidualne statystyki. Marchwiński królem strzelców, drugi Padilla, trzeci Ronaldo. Marchwiński i Padilla najwięcej asyst, a Kepa najwięcej czystych kont. To pokazuje, że jesteśmy w FIFA. No bo w prawdziwym życiu Kepa i czyste konto to nie występuje w jednym zdaniu. Co najwyżej Kepa i puszczona bramka. Poza tym nasz skład, no popatrzcie, już nie był taki słaby jak w pierwszym sezonie. Naprawdę wielu piłkarzy fenomenalnie się rozwinęło. I z takim składem na poziomie legendarnym już spokojnie można rywalizować w Lidze Mistrzów, szczególnie gdy się dobiera piłkarzy pod swoje preferencje, a ja tak robiłem, no i stworzyłem Dream Team Lecha Poznań. Zobaczmy jeszcze indywidualne statystyki, jeśli chodzi o piłkarzy. Patrzymy na występy, kto będzie miał ich najwięcej. Puchacz, a na drugim miejscu Czerwiński, Jensen oraz Kamiński, który pełnił rolę kapitana. Jakoś mam słabość do Ślązaków, nie będę ukrywał. Tutaj widzimy Marchwiński, najwięcej bramek, na drugim miejscu Padilla, a na trzecim Kamiński. I jeszcze patrzymy na asysty. Tutaj królem jest Marchwiński, drugie miejsce ex aequo Klubś i Padilla. No i tak wyglądają indywidualne statystyki, a teraz zobaczmy rozwój poszczególnych piłkarzy na przestrzeni tego sezonu. Kto tutaj najlepiej się rozwinął i o ile, bo to też jest zawsze interesujące. Tutaj zobaczmy tego na przykład naszego Mantla. +2, no ale wiadomo, on był krótko. Puchacz +5, Szatka +3,
Plus 6 Ribeiro, niesamowity rozwój. Ciekawe, czy ktoś go przebije. Takie plus 3 już nie robi na nas wrażenia, nie oszukujmy się. Tutaj plus 4 Abrahama, który nie grał. Plus 4 Żurkowskiego, też przyzwoity wynik. Ramirez plus 3, Malinowski plus 2, Marchwiński plus 6. To już jest kozak wynik, Tomczak plus 4. Czy jeszcze ktoś to pobije? Kamiński plus 7, Klubś plus 7, wow. W FIFA 21 rozwój jest naprawdę szybki. No i to może cieszyć. A jak tam Jorge Padilla? Bo jeszcze on może mieć dobry rozwój. Plus 9, to jest chyba mój nowy rekord. Wow, Jorge Padilla plus 9. Chłop to zaorał system. Jeśli chodzi o rozgrywki europejskie, to super puchar zdobyła Borussia Dortmund, pokonując po rzutach karnych Atletico. W Lidze Europy triumfuje Leicester, pokonując Monaco w wielkim finale. No i oczywiście Liga Mistrzów należy do nas, ale na krajowym podwórku też nie próżnowaliśmy. Zdobyliśmy puchar i do tego mistrzostwo. Lech rządzi i dzieli w Polsce. No i jak widać również w Europie. Dobrze mieć FIFA, bo przynajmniej tutaj możemy się cieszyć z sukcesów polskich drużyn w europejskich pucharach. Boję się, że za swojego życia nie zobaczę choćby ćwierćfinału europejskich pucharów. Więc dobrze mieć FIFA, bo tutaj można takie rzeczy osiągać, a może i nawet więcej, jak tutaj pokazałem. Jeśli chodzi o tą karierę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej oglądanie. Od soboty na kanale będzie nowa kariera. Na tą chwilę mogę zdradzić, że będzie to kariera młodego zawodnika w trybie kariery jednego gracza. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak uda nam się rozwinąć młodego piłkarza, no bo mieliśmy już karierę bramkarzem. Na pewno nie będzie to bramkarz, też mogę dodać, bo bramkarzem już się bawiliśmy. To teraz czas spróbować swoich sił na innej pozycji. Miejmy nadzieję, że rozwój będzie szybszy niż w karierze Gikiewicza. No i co, za tę karierę dziękuję i na przyszłą już od soboty zapraszam. Trzymajcie się!